Elon, wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób przenieść UST na inny blockchain, na przykład na BSC albo na ERC20. Zdążyliście zauważyć, że po update'cie Columbus 5 w całym ekosystemie Terra Station jest po prostu taki problem, że te wpłaty i wypłaty na giełdy są zablokowane. Ja Wam pokażę, w jaki sposób. To obejść. Krótkie intro i lecimy. Zacznijmy od mojego bloga i od ostatnich wpisów, które tutaj są. Zobaczcie, dzisiaj dodałem wpis Terra Bridge. Jak korzystać i wysyłać USD pomiędzy siecią Terra, BSC lub Ethereum? Wchodzimy w ten wpis. No, i pojawi nam się. Dokładna instrukcja, krok po kroku, co powinniśmy zrobić, aby przesłać sobie USD portfela Terra Station na portfel MetaMask na sieć BSC lub ERC20, a później jak to można zamienić poprzez Pancake Swapa na USDT lub BUSD. Wszystko, co należy zrobić, to wbijamy sobie na tą stronę bridge.terra.money. Pojawi nam się taka oto strona, na której wybieramy z której sieci, na którą sieć chcemy wysłać nasze tokeny. Zobaczcie, ja tutaj mam wybraną sieć Terra i mam możliwość wyboru Ethereum, BSC lub Harmonii. To jest oczywiście screen, który jest u mnie na blogu. Zaraz przejdziemy na tą stronę i zobaczymy jak to wygląda na żywo. To co powinniśmy zrobić, to połączyć z tą stroną nasz portfel, czyli nasz portfel Terra Station, wybrać tokeny tak jak mówiłem wcześniej, wpisać ilość i oczywiście podać adres docelowy na MetaMasku. To powinien być adres BSC lub Adres ERC20. Można bridgeować, czy można zmieniać sieć na tokenach, które tutaj są dostępne. Czyli, tak jak widzicie, możecie na przykład Lunę przesłać sobie na sieć ERC20 lub BSC. To, czy później ją wymienicie na inny token, zależy, czy gdzieś jest taka możliwość dostępna i czy jest gdzieś. Na to płynność. Z tego, co ja już zdążyłem sprawdzić, jeżeli chodzi o token USD, czyli Terra USD, tutaj płynność jest całkiem fajna i można bez problemu te tokeny wymieniać. Zobaczcie, tu też jest przykład, jak wpisałem sobie, że chcę wymienić 50 dolarów USD na sieć BSC i po prostu. Biorą nam tutaj 0,22 USD jako prowizję, i jeszcze trochę Gaz, czyli też jest USD. No i jeszcze jest tutaj 1 dolar opłaty, więc finalnie otrzymamy 49 USD na sieci docelowej. Potem powinniśmy dodać oczywiście ten token do Metamasku. Jak to zrobić? Powinniście już wiedzieć. Wchodzimy w Metamask, wybieramy custom token i kopiujemy adres kontraktu. Po prostu wpisujemy tamten adres kontraktu i automatycznie pojawi nam się wszystko, jeżeli chodzi o te dane, po czym dodajemy token i już go mamy w Metamasku. Aby jednak handlować tymi tokenami, powinniśmy wejść na PancakeSwap. Tutaj też jest link do PancakeSwap, do tokenu wrapped UST. Zobaczcie. Wystarczy, że klikniemy tutaj trade i pojawi nam się możliwość wymiany UST na inne tokeny na PancakeSwapie. To jest wszystko na moim blogu, jest taka instrukcja krok po kroku, a teraz przejdźmy i zróbmy to po prostu na żywo. Wchodzimy sobie w stronę Bridge Terra Money. Pojawia nam się strona, o której mówiłem. Wybieramy tutaj USD. Łączymy nasz portfel. Pojawia nam się informacja, czy chcemy połączyć przez mobilną aplikację, albo przez extension, czyli to, co mamy na chrome. Ja mam portfel tutaj podpięty do chroma, więc klikam chrome. Tak jak widać, mój portfel się już tutaj podpiął. Mam 62 USD i zamienimy to teraz na BUSD. Zobaczcie, wpisujemy, że chcemy zamienić 50 dolarów USD na sieć BSC, czyli wybieramy sieć BSC tutaj. Wpisujemy 50 dolarów i podajemy adres docelowy na sieci BSC. Ja dodam ten adres. Zobaczcie. Po chwili pojawi nam się tutaj informacja, ile my za to wszystko zapłacimy. Czyli dokładnie otrzymam 49 dolarów. Także ja tu zmienię i dam 51, aby otrzymać. 50 dolarów. Zobaczcie, mam 5 dych. Daję next. Teraz mam informację, czy chcę faktycznie wykonać tą transakcję i czy mi to wszystko pasuje. Ile to będzie kosztować, ile tokenów dostanę. Oczywiście klikamy confirm i pojawi nam się teraz portfel Terra Station, w którym powinniśmy podać nasze hasło. Wpisuję moje hasło, daję submit, czyli zatwierdzam tą transakcję i czekamy aż tokeny UST na sieci Terra Station zostaną wysłane na sieć BSC poprzez ten bridge. Już mamy potwierdzenie, że destination address to ten, który wpisaliśmy. Mamy TX code, czyli że transakcja została wykonana. No i czekamy, co się tutaj dalej wydarzy. Przechodzimy do Home. Wróciło nam na stronę główną. Widzimy, że już mam tutaj mniej tych USD dostępnych. No ale wejdźmy teraz w Metamask. Zobaczmy, co tutaj w Metamasku się wydarzyło. Czy mamy te USD? No jak widać, mam już 50 tokenów. UST. Oczywiście na sieci Smart Chain. I co w kolejnych krokach powinniśmy zrobić, aby te tokeny zamienić na inny Stablecoin. Znowu wracamy na mój blog i klikamy tutaj w ten link. Pojawi nam się Pancake Swap. Zobaczcie, mamy Pancake Swapa, mamy Wrapped UST Token. Klikamy tutaj na trade. I mamy możliwość wymiany tokenów na Pancake Słapie. Jak widać, pojawił się mi balans 50 tokenów USD. Zamieńmy je na tokeny BUSD. Klikam. Wybieram, że chcę zamienić maksymalną kwotę UST, którą tutaj mam. Na tokeny BUSD. No i w tym momencie pojawia mi się taka możliwość. 50 USD to będzie 50,2 BUSD. Dajemy swap. Zatwierdzamy, że nam to wszystko pasuje. I dajemy confirm. W tym momencie pojawi nam się metamask. I to, abyśmy po prostu zatwierdzili tą transakcję. Klikamy potwierdź. I tak jak napisałem w blogu, będzie możliwość dodania tokenów kustomowych do naszego Metamasku. Tutaj pojawia się możliwość dodania BUSD do Metamask. W ten sposób też można dodać token USD do Metamask. Aczkolwiek ja to zrobiłem manualnie i też Wam to dzisiaj tutaj pokażę. Zobaczcie, aby dodać manualnie token, o którym mowa, do MetaMask, znowu przechodzimy na mojego bloga, kopiujemy ten adres kontraktu tutaj, odpalamy sobie MetaMask, klikamy Assets. Zjeżdżamy na sam dół, wybieramy Dodaj token, wpisujemy ten adres kontraktu i po chwili nam tutaj się pojawią wszystkie informacje i klikamy dalej oraz dodaj. Ja już mam ten token dodany, więc mamy tu taką informację. Także dodanie tego tokenu jest bardzo proste i po prostu on się u nas tutaj pojawi w takiej formie. O, tutaj jest UST, a tutaj mamy już BUSD, które zesłapowałem. W tym momencie mogę po prostu wziąć i gdzieś ten token BUSD wysłać. Może to być Binance i możemy zrobić z nim już co chcemy. Mam nadzieję, że te informacje dla Was były pomocne. Pamiętajcie, zasubskrybować mój kanał, kliknąć łapkę do góry. No i do zobaczenia na następnych materiałach. Trzymajcie się.